Dostęp do bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży ma zapewnić program Ciąża Plus. Będzie on dotyczył kobiet w ciąży również nieubezpieczonych, ponieważ w trakcie ciąży mają one prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa weszła w życie z początkiem lipca. Wykaz leków nie został jeszcze opublikowany. Kobiety będą miały zapewniony dostęp do darmowych leków na podstawie zaświadczenia stwierdzającego ciążę, wystawionego przez ginekologa lub położną, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili pracujemy nad wykazem tej listy leków, które mogą się pojawić dla kobiet w ciąży i będą one bezpłatne. Są to leki najczęściej, które obniżają ciśnienie, leki tarczycowe, ale także leki, które podtrzymują ciążę. Część środowiska lekarskiego ma jednak pewne wątpliwości, mówi dr Aleksandra Maria Kicińska z Kliniki Leczenia Niepłodności in Vivo w Gdańsku. Korzystamy rzeczywiście z bardzo szerokiej farmakoterapii, niejednokrotnie bardzo obciążającej finansowo pacjentkę. Więc jako lekarz immunolog, który te poronienia czy niepłodności z powodu zaburzeń układu immunologicznego leczy na co dzień, niestety nie mam dalej takiej możliwości, żeby wypisywać te leki na taką właśnie refundację. To będzie pierwsza lista, jeżeli pojawią się sygnały, że któreś leki powinny się dodatkowo na tej liście znaleźć, na pewno takie rozszerzenie nastąpi. Także inni lekarze mogą wystawić leki bezpłatne w ciąży pod warunkiem, że zostanie okazane zaświadczenie wydane przez lekarza ginekologa i położnika. Zapewnia wiceminister Waldemar Kraska. Doktor Aleksandra Maria Kicińska wskazuje także na inne kwestie. Mówi, że problemem jest również to, iż nie ma w naszym państwie centralnego wspomagania leczenia niepłodności. Program samorządowy wspiera sztuczną metodę zapłodnienia, jaką jest in vitro. Nie ma takich programów, które miałyby dotyczyć leczenia opartego na obserwacji cyklu, na zrozumieniu tego, że leczenie niepłodności dotyczy całego człowieka, więc musi być tutaj zaangażowany zespół interdyscyplinarny. I to, co my w naszej klinice leczenia niepłodności in vivo robimy na co dzień, niestety nie ma żadnej refundacji. A to zazwyczaj leczenie bardzo złożone, często hematologiczne, immunologiczne czy reumatologiczne. Zatem wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Na realizację programu Ciąża Plus w budżecie państwa na ten rok zarezerwowano 11 milionów złotych, a na przyszły 24 miliony złotych. Później kwota będzie co roku rosnąć o 10%.